tym roku zabrakło wolontariuszy z puszkami i hucznego finału, a jednak mieszkańcy gminy Pilzno po raz kolejny pokazali wielki gest. Coroczna akcja Mikołajkowy Dar Serca mimo trwającej epidemii odniosła wielki sukces. Na dzisiejsze możliwości i trudną sytuację pandemiczną cieszymy się, że tak pięknie nasi mieszkańcy głównie i inne osoby, jak również przyjaciele odpowiedziały na tą akcję i udało się nam zebrać dość pokaźną kwotę. Osiągnęliśmy kwotę tych 45 tysięcy, gdzie naprawdę przy tylko zawężeniu akcji do licytacji daje ogromne wsparcie dla działań fundacji, dla tych właśnie najmłodszych, którym chcemy pomóc. Finał był niezły, a to za sprawą wspaniałych osób, które się włączyły w akcję Mikołajkowego Daru Serca. No jak zwykle mogliśmy polegać na naszych mieszkańcach, ale również na mieszkańcach ościennych, że tak powiem, miejscowości naszej gminy, jak również osób przebywających za granicą. Także finał pokazał, że możemy zawsze na te osoby liczyć. No wiadomo, jest to super inicjatywa, więc myślę, że w przyszłym roku wystartujemy, że tak powiem, ze zdwojoną siłą, bez żadnych obostrzeń, bez żadnych ograniczeń. Tak jak zawsze, z dużym finałem uda się nam zebrać jakąś, no, że tak powiem, większą kwotę. Środki zebrane podczas 7. edycji zbiórki zostaną przeznaczone na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością, która prowadzona jest przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w Parkoszu. Nasza poradnia będzie mogła nadal realizować projekt, który zaangażuje dzieci w wieku od 2 do 15 lat, dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie gminy Pilzno. Dzieci będą mogły brać udział w zajęciach terapeutycznych, są to zajęcia całkowicie bezpłatne. Udział w tych zajęciach na pewno wspomoże rozwój dzieci, wspomaga ich komunikację, ich umiejętności z zakresu małej i dużej motoryki, z zakresu współpracy w grupie, co nie jest tak proste, jakby się nam mogło wydawać. Dzieci uczą się rozpoznawać emocje, uczą się odpowiednio reagować w danym momencie. Działania na rzecz najmłodszych mieszkańców gminy Pilzno można wesprzeć nie tylko w okresie okołoświątecznym, ale również przez cały rok. Wystarczy wpłacić dowolny datek na konto Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilznieńskiej z dopiskiem Mikołajkowy Dar Serca – Rehabilitacja Najmłodszych.